Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem marca i od razu przejdę do przeczytanych książek. Pierwsze będzie Miasto Jadeitu Fondyli. Przełożył Michał Jakuszewski. To jest fantazy. Tutaj śledzimy losy dwóch rodzin mafijnych, gangsterskich, bo to jest takie właśnie fantazy mafijne. Klan bez szczytów i klan góry. One toczą między sobą walkę o przetrwanie, wpływy o władzę, czyli to, o co zazwyczaj walczą ze sobą takie potęgi. I śledzimy bardziej gdzieś poznajemy tych bohaterów z rodziny Kaulów, z klanu bez szczytów. Bohaterowie w tej książce są niezwykle dobrze wykreowani. Aż chce się po prostu śledzić i czytać ich losy, bo są to takie ludzkie postaci i z zaangażowaniem można po prostu śledzić ich losy, gdzieś patrzeć na to, co przeżywają wewnętrznie. Nie są to w żaden sposób bohaterowie idealni, popełniają błędy, są też pewne jednostki takie, które ciężko lubić, ale to nie umniejsza temu, że po prostu z dużą uwagą, z dużym zainteresowaniem się o nich czyta. Jadej też jest dosyć ważnym kruszcem w tym świecie. Właściwie wokół niego obraca się i cała polityka, i wpływy, i władze, i pieniądze wokół właśnie tego Jadeitu. To jest kruszec wydobywany w kopalni i on wpływa na zdolności magiczne ludzi, podnosi ich zdolność bojową, bardzo właśnie też taką motoryczną, jeżeli chodzi o umiejętności bitewne, waleczne. Mamy tutaj też właśnie związane z Jadeitem i z tymi rozgrywkami toczącymi się o władzę i o wpływy. Mamy takie sceny bitew ulicznych, bardzo, bardzo ciekawe, interesujące, dynamiczne. Nie ma ich może aż tak wiele, na co mógłby wskazywać fakt, że w tym świecie toczy się obecnie wojna. Te działania zakulisowe, te snucie intrygi gdzieś oparte o honor, o pewien kodeks honorowy właśnie organizacji przestępczych, to też są bardzo ciekawe elementy. Jadeit też jest dostępny tylko i wyłącznie na tej wyspie i to też wpływa na politykę zagraniczną, bo wyspa Kekon jest otoczona przez inne państwa, które tego Jadeitu nie mają, ale które by bardzo go chciały mieć. Więc to naturalnie też wpływa na różną politykę, na sytuację międzypaństwową też w tym świecie. I to też są również bardzo ciekawe i intrygujące wątki. Bardzo mi się też podobało w tej książce to, że cała ta historia nie jest zawieszona w próżni. To znaczy jesteśmy w pewnym określonym momencie w historii, ale mamy jakąś przeszłość, która też żywo oddziałuje na obecne wydarzenia, jest gdzieś wspominana, jest przywoływana, jest osadzona po prostu w konkretnych realiach, które też nie pozostają bez wpływu na historię i pomimo tych wydarzeń, które gdzieś się dzieją w tych czasach obecnych dla tej książki, dla fabuły, to gdzieś na horyzoncie majaczy się jakaś przyszłość, majaczy się też pewna intryga i jakieś wydarzenia, do którego podejrzewam może dążyć cała ta historia, ale to są takie bardzo, bardzo jeszcze niejasne przesłanki. Podobała mi się ta książka. Może nie wzbudziłabym jakichś takich większych emocji, ale czytało mi się ją ciekawie, czytałam ją z zainteresowaniem i jestem bardzo ciekawa kolejnych, co się dalej po prostu wydarzy w tej historii. Drugi tom ma wyjść w czerwcu tego roku, jeżeli nic się innego nie wydarzy i też myślę, że będę go czytać gdzieś w okolicach premiery, bo po prostu jestem aż ciekawa, co się wydarzy, bo też skończyła się ta historia w takim momencie, że wzbudza po prostu to moją ciekawość, co się dalej może potoczyć z tą historią. Jeszcze chcę właśnie zwrócić uwagę na to wydanie. Mi się ten projekt, ta okładka bardzo podoba. Uważam, że polska wersja wyszła o wiele ładniej niż oryginalna wersja i no to też dwa słowa pochwały mogę skierować w kierunku osoby, która to projektowała, bo też dzięki temu skusiłam się, żeby mieć książkę w wersji fizycznej w swojej kolekcji, bo po prostu zwyczajnie podobał mi się ten projekt. Dalej przeczytałam książkę Ugotować niedźwiedzia
Niedźwiedzia Mikaela Niemi w tłumaczeniu Marty Rej Radlińskiej. I to jest taki kryminał historyczny. Mamy tutaj połowę XIX wieku, małą szwedzką wieś, położoną gdzieś w okolicy Koła Podbiegunowego. I tutaj, z tego co właśnie się doczytałam, to fabuła książki została oparta na prawdziwej postaci, na postaci pastora Lestadiusa. I on tutaj w tej książce wypada właśnie jako taki charyzmatyczny człowiek, charyzmatyczna osoba, wręcz taki człowiek nauki. Nie dowierza przeświadczeniom czy przesądom, więc on jest tutaj ukazany jako osoba wręcz wyprzedzająca właśnie swoje czasy, ale nie wiem, na ile to jest wierne odwzorowanie rzeczywiście tej osoby. W tej historii pastor przygarnia takiego porzuconego chłopca, którego gdzieś odnalazł na skraju drogi, wręcz można powiedzieć porzuconego. Przygarnia go i od tej pory stają się takimi nieodłącznymi towarzyszami, spędzają razem czas na długich rozmowach i na obserwacji przyrody, kolekcjonowaniu roślin, czy tworzeniu opisów do tych roślin. I w tej miejscowości, w tej małej wiosce zdarza się tragiczny, makabryczny wypadek. Otóż zostaje znalezione ciało młodej dziewczyny i w pierwszej chwili wszyscy ulegają mylnemu wrażeniu, jakoby właśnie tej zbrodni dopuścił się niedźwiedź i uznają, że wystarczy w takim razie urządzić polowanie na niedźwiedzia i wtedy problem się rozwiąże, nie będzie kolejnych ofiar. Natomiast okazuje się, że to nie było dzikie zwierzę, tylko raczej dużo faktów, dużo z obserwacji wskazuje na to, że to był niedźwiedź, ale w ludzkiej skórze, czyli po prostu człowiek dopuścił się tej zbrodni. Ludziom jakby zapadły klapki na oczy i w ogóle nie chcą przyjąć tego do wiadomości, no bo łatwiejsza do przyznania, do przyswojenia jest prawda o tym, że zrobiło to dzikie zwierzę, a nie ktoś, kogo prawdopodobnie dobrze znają. I właśnie pastor z Jusim, oni się podejmują jakby tej roli, żeby odnaleźć sprawcę i postawić go przed organami sprawiedliwości, żeby poniósł należytą karę. Jest to książka bardzo brutalna. Takie sceny, które dla mnie były bardzo przytłaczające, bo był tam taki opis takiej przemocy względem i dzieci, i dorosłych, po prostu względem ogólnie rzecz biorąc ludzi i też kobiet, które były bardzo trudne do czytania i przytłaczające, bo nawet nie chodzi o to, że to były jakieś bardzo krwawe sceny, ale to był bardzo taki też plastyczny opis, ale takiej subtelnej brutalności, wynikającej z takiej czystej nienawiści, wręcz nieuzasadnionej wręcz nienawiści, takiego potoku nienawiści względem drugiego człowieka, która jakby wypływała z czystego zła, które gdzieś jest zakorzenione w niektórych ludziach. Też takie opisy zaniedbania dzieci, wręcz znęcania się i nad dziećmi, i nad dorosłymi. I to było coś, co wobec czego ciężko przejść w jakikolwiek sposób obojętnie. Przez to też ta powieść była dosyć mroczna, bo właściwie mało tam było takiego dobra. Przez całą powieść też towarzyszyło mi takie mocne odczucie niesprawiedliwości, która dotykała bohaterów niesprawiedliwych wydarzeń, bo w gruncie rzeczy po prostu była to historia o ludzkiej niegodziwości i o zdeprawowaniu, o nadużywaniu władzy, o nadużywaniu wpływów, pieniędzy, posad, czyli no można powiedzieć, że historia stara jak świat, ale za każdym razem równie oburzająca. Uważam, że to jest bardzo dobra książka, ale ona nie będzie na pewno dla każdego, bo jest też właśnie bardzo ciężka i żeby ją przeczytać, to no trzeba trochę właśnie zainwestować takiego zaangażowania emocjonalnego i ona po prostu też no dużo takich emocji wyzuwa z czytelnika. Dalej przeczytałam Szklany zamek Janet Walls w tłumaczeniu Anny Zielińskiej i to są wspomnienia, biografia właśnie autorki Janet Walls. Ona opisuje tutaj swoje dzieciństwo i lata dorastania, lata nastoletnie, a potem właśnie okres wchodzenia w dorosłość. Ona wychowała się w rodzinie wielodzietnej,
Miała oboje rodziców, ale byli to dosyć tacy ciekawi ludzie, odrzucali wszelkie normy społeczne, nie zgadzali się z nimi, nie mogli jakby dopasować się do obowiązującego porządku społecznego, jaki gdzieś tam na co dzień można obserwować. Żyli, prowadzili życie właśnie takich nomadów. Nie rzadko kiedy mieszkali dłużej niż rok, niż 2 lata w jednym miejscu. Ale też byli to tacy ludzie nie do końca dojrzali emocjonalnie, nie do końca też sprawdzali się w roli rodziców. Dzieci ich często były w wielu przypadkach zaniedbane. Dzieci w pewnym momencie zaczęły być bardziej dorosłe niż ich rodzice i te role wręcz się odwróciły, że to dzieci musiały się opiekować rodzicami, a nie odwrotnie. I Janet tutaj opowiada swoją historię i też rozlicza się z tą historią i poniekąd na kartach tej książki ze swoimi rodzicami. Ona póki była dzieckiem, to jakby no nie zdawała sobie sprawy z tego wszystkiego, co się dzieje. Dopiero mogła to wszystko po czasie ocenić już jako osoba dorosła i dokonać też pewnej analizy, czy też syntezy tych całych wydarzeń. To jest książka, która gdzieś w wielu, wielu, wielu punktach ma styczność z uwolnioną Tary Westover, więc myślę, że jeżeli komuś podobała się ta historia Tary Westover uwolniona, to tu jak najbardziej też można sięgnąć po Szklany Zamek. Przeczytałam ją z dużym zaangażowaniem, bo pomimo wszystko to jest interesujące po prostu czytać o takich losach, natomiast ja nie dopuszczam się żadnej jakby oceny tego, co się wydarzyło, bo to jest jakby życie po prostu tej osoby, które obfitowało w takie, a nie inne wydarzenia i w żaden sposób jakby no, ciężko to ocenić. Na zasadzie takiego spojrzenia na czyjeś życie to jak najbardziej polecam, żeby przeczytać tą książkę. Nie jest też długa, a jest interesująca. Dalej przeczytałam Serce Wiedźmy Genevieve Gorniszek w tłumaczeniu Roberta Schmida. I to jest retelling mitu nordyckiego, mitu o Angerbodzie. Angerboda to była żona Lokiego. Ona jest tutaj opisywana jako bardzo potężna wiedźma, która oszukała wręcz śmierć, bo ukarana przez Odyna, przeżyła własną śmierć, została co prawda pozbawiona znacznego zakresu swojej mocy, ale dalej teoretycznie został jej intelekt. Mi od razu powiem, ta książka w ogóle się nie podobała. Jest tutaj też duży wątek romansowy, na który ja byłam przygotowana, bo wiedziałam, że jest tam jakaś właśnie historia prawdopodobnie miłosna pomiędzy Angerbodą a Lokim. Ogólnie nie miałam żadnych dużych oczekiwań względem tej książki. Myślałam, że to będzie taka lekka fantastyka. Coś, czego po prostu potrzebowałam w tamtym momencie, żeby sobie coś poczytać, co nie będzie ciężkie po tych wszystkich trudnych lekturach, które gdzieś tam dotychczas czytałam. Ta książka nie dała mi praktycznie niczego. Poza tym, że takie uczucie, co ja czytam, co ja właściwie czytam, czemu ja na to czas marnuję. Aż się dziwię sobie samej, że ja doczytałam tą książkę do końca, ale po prostu chciałam, aż byłam ciekawa, do czego to wszystko dąży. Ta Angerboda, która w teorii jest właśnie wszechpotężną wiedźmą, ona jest tutaj kreowana jako taka, jakby ona była jakąś taką głupią nastolatką, wręcz taką kozą. Loki, który jest bogiem kłamstwa, oszustwa, to też wiadomo, że żeby dobrze kłamać, dobrze oszukiwać, przechytrzyć wszystkich, to raczej trzeba być dosyć inteligentnym człowiekiem, czy wręcz, no tutaj akurat mówimy o Bogu, no to tym bardziej inteligentnym Bogiem, a on się też zachowuje jakby był niewiele mądrzejszy od polnego kamienia, po prostu całkowicie. Bohaterowie są wykreowani bardzo papierowo. Oni ze sobą w ogóle też nie rozmawiają. Te dialogi są bardzo sztuczne. To właściwie nie są rozmowy, tylko jakby takie losowe wymienianie się zdaniami. Jedna osoba mówi coś, druga osoba mówi coś. Co wydaje się absolutnie absurdalne. Dziwna jest też konstrukcja i wybory fabularne, bo na takie dialogi, których nie ma zbyt wiele sensu, oni jakoś mocno nie wpływają na fabułę, jest poświęcone naprawdę dużo czasu, a ważne wydarzenia, można powiedzieć delikatne kamienie milowe dla historii, są skracane do dosłownie jednego zdania. Poza tym
jest ta książka jest pisana w taki sposób, jakby autorka ją pisała i nigdy więcej coś napisała i nigdy więcej nie wracała się wstecz. Dosłownie na przestrzeni jednego zdania potrafią być rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. Brakuje właśnie w tej akcji takiej płynności, brakuje przyczynowości. Te wydarzenia wyskakują jak takie właśnie przysłowiowe, nie wiem, asy z rękawa. Elementy są całkowicie zanurzone w próżni. Bardzo nie wiadomo, czego się spodziewać po tej historii i to nie na zasadzie tego, że no, spodziewaj się niespodziewanego, bo nie wiadomo, co się wydarzy, tylko nie wiadomo, co się wydarzy, bo nie ma się żadnej podpowiedzi i każda strona to jest coś, to jest zaskoczenie, ale absolutnie nie zaskoczenie pozytywne, tylko takie wybałuszanie oczu, że co to się dzieje w tej historii w ogóle? Jedno, co trzeba powiedzieć, to, że ta książka też jest pięknie wydana. Ja akurat miałam wydanie z biblioteki i to chyba też mnie skusiło do tego, żeby jednak ją czytać, bo po prostu chciałam jakby trochę dłużej obcować z tą książką, z tym, jak jest ładnie wydana, pomimo tego, że ta treść zupełnie mnie nie satysfakcjonowała. Ogromne rozczarowanie. Dalej przeczytałam Niespokojnych ludzi Fryderyka Backmana w tłumaczeniu Agaty Teperek i muszę przyznać, że tutaj dotknęła mnie taka klątwa popularnej książki, bo ja też słucham różnych ludzi, różnych innych twórców, ich opinie gdzieś właśnie, które pojawiają się na różnych bookmediach i różne osoby mają różne podejście do zdradzania treści przeczytanych książek. Niektórzy po prostu robią w dużej mierze streszczenia tego, co przeczytali w danej książce. Ta książka była dosyć popularna, Niespokojni ludzie przewijali się przez naprawdę wiele kanałów i ja słuchając tych wszystkich ludzi, to miałam wrażenie, że ja już wszystko o tej książce wiem i rzeczywiście, kiedy ją słuchałam, to mało co było dla mnie zaskoczeniem i to spowodowało, że ja podeszłam do tej książki bardzo, bardzo obojętnie, bo już nie było w niej żadnego elementu, który by mnie jakikolwiek zaskoczył, bo ja też jestem raczej osobą dosyć wrażliwą na spoilery. Miałam takie wrażenie, że jakbym ja już czytała tą książkę, pomimo tego, że tak naprawdę rzeczywiście jej nie czytałam, bo tyle osób o niej opowiadało i niektórzy właściwie, no po prostu okazało się, że streścili tą fabułę, więc dla mnie niestety zupełnie obojętna przygoda. Też ten humor nie do końca do mnie dotarł, to znaczy były takie momenty, których rzeczywiście się uśmiechnęłam, ale to nie miało też szansy jakby całkowicie wybrzmieć i nie do końca spodobała mi się ta książka, natomiast nie uważam, żeby ona była absolutnie w żadnym wypadku jakaś zła, czy żebym odradzała komuś czytać. Myślę, że sięgnę po inne książki Backmana, zwłaszcza takie może gdzieś mniej popularne i wtedy jest szansa, że bardziej mi się spodobają. Dalej przesłuchałam w audiobooku książkę Małe zbrodnie Magdaleny Majcher. I to jest taka historia oparta na faktach, ale fabularyzowana. W roku bodajże 2000 na mazowieckiej wsi zostały odnalezione ciała noworodków. Sprawa stała się bardzo medialna, też szeroko komentowana, szeroko ogłaszana w całym kraju. I bardzo szybko ta kobieta, która dopuściła się tej zbrodni, została osądzona od dzieciobójczyń. A w toku postępowania, w toku śledztwa okazało się, że no nie do końca ona to zrobiła z powodu tego, że po prostu była złym człowiekiem, tylko powody były trochę bardziej skomplikowane. Ten obraz nie był taki do końca czarno-biały, było tam sporo szarości. I Magdalena Majcher pochyla się nad tą sprawą. Ona przejrzała akta sądowe dotyczące postępowania karnego i tutaj w tej książce właśnie opowiedziała te wydarzenia. Było trochę tego, co ja nie lubię, czyli takiego gdybania do umysłu. Natomiast ja podeszłam do tej książki jako nie do reportażu, tylko właśnie do powieści fabularyzowanej i uważam, że jak najbardziej można ją przeczytać, natomiast nie ma tutaj ten obraz, który tutaj jest wykreowany na całą tą historię, raczej on się porusza w obrębie takich, bym powiedziała, ogólników. Nie ma jakiegoś głębszego poszerzania czy głębszego doszukiwania się niuansów. Brak takiego dogłębnego przyjrzenia się sprawie, raczej takie bardziej ogólne, natomiast stawiane są celne i trafne pytania i myślę, że pod tym względem też nawet warto przeczytać, jeżeli ktoś czuje się zainteresowany tego typu historią, ale tak czy inaczej ja raczej traktuję w kategorii
takiego raczej czytadła. Nie jest to zła książka, ale właśnie w kategorii takiego czytadła. Dalej przeczytałam książkę Czas krwawego księżyca, zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI, David Grant w tłumaczeniu Piotra Grzegorzewskiego. I to jest właśnie reportaż historyczny, też w gatunku true crime, bo opowiada o zbrodniach, właśnie o tytułowych zabójstwach Indian Osagów. Sprawa odbywała się w Ameryce w latach 20. XX wieku. Plemię Indian Osagów zostało jakby wygnane przez białego człowieka z ich ojczystych terenów i przegnane w inne górzyste tereny, które z czasem okazało się, że nie są takie bezużyteczne. Okazało się, że tereny są roponośne. Za ropą popłynęły oczywiście wielkie pieniądze, a gdzie są wielkie pieniądze, to okazało się bardzo szybko, że nie brak ludzi, którzy są gotowi posunąć się do wszystkiego, żeby tylko uszczknąć trochę z tego bogactwa i dorobić się łatwym, szybkim sposobem ogromnych pieniędzy. I został uknuty właściwie taki spisek. I tutaj David Grant przedstawia całą tą sprawę. Ja nie słyszałam o niej wcześniej w ogóle, nie miałam zielonego pojęcia, że taka historia miała miejsce. I tutaj David Grant w książce bardzo dokładnie i szeroko opisuje całą sprawę. Dzięki temu nawet czytelnik, który nie ma żadnej wiedzy wcześniejszej o tych wydarzeniach, może wszystko dobrze zrozumieć. Cała ta sprawa jest interesująca i fascynująca. W grę oczywiście wchodzi, jak zwykle w takich przypadkach, ludzka przemoc i ludzka niegodziwość. David Grant tutaj też konstrukcyjnie tak buduje narrację całej tej historii, którą przekazuje w tej książce, że ją się czyta jak najlepszy thriller jakiś psychologiczny, psychologiczno-kryminalny, bo on tak stopniowo buduje napięcie i dozuje też te emocje. Dosyć szeroko zatacza kręgi w tłumaczeniu poszczególnych wydarzeń i etapów, które złożyły się na cały ten spisek. Też przedstawia szeroko sylwetki osób, które były zamieszane zarówno od tej strony jakby złej, jak i od tej strony osób, które dążyły do rozwiązania. Sprawa okazała się na tyle zawiła, że ginęły nie tylko osoby z plemienia Indian Osagów, ale również osoby, które zostały wyznaczone do tego, by rozwiązać, rozwikłać tą zagadkę tych tajemniczych zaginięć. I to stało się jakby też przyczynkiem, zarzewiem do tego, by stworzyć jakąś taką federalną służbę, która niezależnie, obiektywnie przyczynia się do tego, żeby dorwać tych tak zwanych złoczyńców. I to też stanowiło, ta sprawa stała się takim zarzewiem do narodzin FBI. I to jest też bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Bardzo polecam tą książkę. Jeszcze dowiedziałam się od Gosi. Gosia mi dała znać z kanału Tu Czytam, że jest kręcony film na podstawie tej książki. W głównych rolach jest osadzony Leonardo DiCaprio i Al Pacino, czyli no raczej takiej wysokiej klasy aktorzy, więc też jest szansa, że ten film będzie bardzo dobry. Dalej przeczytałam Na wodach północy Ian McGuire w tłumaczeniu Bartosza Kurowskiego. I to jest fikcja historyczna, można powiedzieć taki thriller historyczny. Jest też połowa XIX wieku. W morze wypływa okręt i okazuje się, że na tym okręcie jednym z członków załogi jest morderca. W niedługim czasie od wypłynięcia zostaje znalezione ciało młodego chłopca, lekarz okrętowy bierze na siebie tą rolę osoby, która odkryje, kto jest tym mordercą i doprowadzi go przed oblicze sprawiedliwości, czy odpowiednio ukaże. I to jest historia bardzo mroczna. W tej historii nie do końca właśnie chodzi o to, kto jest tym mordercą i dlaczego dopuścił się tej zbrodni, bo to jakby bardzo szybko się wyjaśnia. To nie stanowi żadnej tajemnicy przed czytelnikiem. Bardziej chodzi o takie ścieranie się, można powiedzieć, dwóch podejść życiowych. Z jednej strony właśnie mamy tego mordercę, który dopuszcza się rzeczy najgorszych i nie czuje właściwie z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Zrobi wszystko, żeby przetrwać, żeby nie dać się złapać. A z drugiej strony mamy osobę w postaci tego lekarza, który no jednak kieruje się wyższymi wartościami w życiu i ma silne poczucie
poczucie wewnętrzne, takie poczucie obowiązku, żeby doprowadzić tego złego człowieka przed oblicze sprawiedliwości i ukarać w jakiś sposób go za to, że jednak odebrał niewinne życie. I bardziej chodzi o to psychologiczne ścieranie się tych dwóch typów osobowości, o pewnego rodzaju też taką konfrontację. Jest to historia bardzo mroczna, bardzo też taka gęsta od zła i to zło też jest takie bardzo mroczne i nieprzeniknione i też pomimo, że w niektórych aspektach jest bardzo takie agresywne, że rzuca się od razu z taką właśnie agresją tutaj w odczuciu na czytelnika, ale gdzieś to zło jest cały czas obecne, to pomimo tej pierwszej właśnie, można powiedzieć, bardziej agresywnej warstwy, jest jeszcze takie zło dużo bardziej subtelne, gdzieś wynikające z pewnego rodzaju wnętrza człowieka, który jest zły, aż zgniły, jest przegniły wręcz od tego zła i całe to zło aż łamie ludzkie życia i to też oddziałuje na czytelnika, bo we mnie też ta książka coś, można powiedzieć, właśnie złamała, bo była aż tak mroczna, aż tak trudna i aż tak przytłaczająca, wręcz momentami taka przerażająca na takim subtelnym poziomie, nie do końca uświadamianej grozy i to oddziałowuje mocno. Ta historia, ją się czyta tak, jakby już nigdy nie miało być żadnych słonecznych dni na świecie. Nic dobrego w życiu człowieka żadnego nie czekało, ale uważam, że to jest bardzo dobra książka. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, czy lubi czytać takie bardzo mroczne historie, to tutaj jak najbardziej polecam. Jeżeli o niej myślę, to bardzo przychodzą mi też na myśl słowa, ta filozofia Nietzschego, który mówił, że kiedy walczysz z potworami, to uważaj, żeby nie stać się jednym z nich. I to jest może gdzieś takie podsumowanie, czy zachęta do przeczytania tej historii, bo jest naprawdę dobra, chociaż trudna i nie będzie na pewno dla każdego. Dalej przeczytałam książkę Zyty Rudzkiej, Ten się śmieje, kto ma zęby. I to jest taka dosyć ciekawa, dosyć interesująca historia. Poznajemy tutaj Werę, która żyła w związku z jockeyem, natomiast jockey zmarł i ona po prostu, szukając butów do trumny, żeby był w czymś w porządnych butach pochowany, to wspomina całe swoje życie i w ten sposób też usiłuje go pożegnać. Tutaj pierwsze skrzypce właśnie gra Vera i portret, który jest odmalowany jakby tej kobiety, kojarzył mi się z taką kobietą, która nie boi się życia, bierze się z życiem za bary, pomimo, że to życie jej właściwie nie rozpieszczało. Wydaje mi się, że tak gdzieś mam to takie poczucie, że ona była raczej taką kobietą, taką babą twardą, która też wiele w życiu przeszła, niczego się nie bała, dużo ją życie poharatało i przez to nabrała pewnego rodzaju właśnie takiej twardości, może obudowała się pewnymi murami, natomiast to nie jest tak, że za tymi murami, gdzieś pod tą powierzchnią, pod tą twardością, nie kryje się wrażliwość, bo wręcz przeciwnie, kryje się wielka wrażliwość, tylko może Vera nie do końca też pozwala sobie na odczuwanie bardzo tak w sposób prosty i bezpośredni, a jednocześnie w tej bezkompromisyjności, bezkompromisowości i w tej bezpośredniości jest jakaś poetyckość i Vera tutaj właśnie opowiada o swoim życiu w sposób, który jest momentami bardzo odrzucający, a jednocześnie jest to obraz prawdziwy, emocjonalny, ale nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. Brakuje takiej słodkości. Nie ma czegoś takiego tutaj, nie ma takich, nie wiem, przyjemnych, miłych odczuć. Jest wręcz taka drapieżność, taka życiowa agresja osoby, która o wszystko w swoim życiu musiała walczyć i wszystko musiała sobie wydrapać, bo nic jej po prostu z nieba nie spadło. Jest w tej książce trochę chaosu, ale moim zdaniem jest to chaos właśnie taki twórczy, który pozwala czytać między wierszami, rozumieć ten tekst w tych innych znaczeniach, niekoniecznie właśnie tego, co rzeczywiście jest napisane, że zostawiona jest ta przestrzeń. Mi się bardzo podobała ta książka. Może nie tak na zasadzie
podobania się czystego tylko tego, co ta książka we mnie jakby uczyniła, bo gdzieś mi zagrała też na takich strunach mojej duszy, o których ja może nawet nie do końca wiedziałam, że istnieją, nie do końca wiedziałam, że nawet takie obszary gdzieś w ogóle w moim wnętrzu istnieją. To było bardzo ciekawe doświadczenie i miałam, czytając, też po prostu takie poczucie obcowania z czymś niezwykłym, z taką właśnie, można powiedzieć, wyższą literaturą. Natomiast wiedziałam, że jest dużo negatywnych opinii, negatywnych komentarzy dotyczących tej książki i ja jestem też zupełnie w stanie zrozumieć, skąd one się biorą, bo na pewno też nie będzie to książka, to historia dla każdego, ale jak najbardziej polecam spróbować, bo uważam, że to jest naprawdę nietuzinkowa rzecz i warto jej dać szansę i zobaczyć, sprawdzić, czy co ona może po prostu zrobić dla każdej osoby, przekonać się na własnej skórze. Dalej przeczytałam książkę Marieke Lucas-Lineveld, Mój mały zwierzaku, w przykładzie Jerzego Kocha, i to jest książka autora Niepokój przychodzi o zmierzchu. Druga książka, drugie spotkanie właśnie z autorem i powiem, że nie wiedziałam, czego się spodziewać po tej książce, ale to, czym ta książka okazała się być, to w ogóle nawet nie znajdowało się gdzieś na żadnej liście moich jakichkolwiek oczekiwań. Bardzo mnie zaskoczyła tak samo ta książka. To jest tak jakby Lolita napisana w holenderskiej wsi, w niższej takiej klasie społecznej, bo mamy tutaj weterynarza, wiejskiego weterynarza, który zakochuje się w cudzysłowiu w 14-letniej dziewczynie, czyli tak naprawdę w 14-letnim dziecku. Obserwujemy tutaj całą tą relację. Ta książka przywiodła mi na myśl też Zielone sari Anand Devi, bo tutaj jest podobny zabieg zastosowany, to znaczy siedzimy w głowie tego mężczyzny, tej zaburzonej jednostki i obserwujemy jego myśli, jego wewnętrzne przeżywanie, to jak on patrzył na tę relację, on nam to przedstawia. Tyle, że on nam to przedstawia z perspektywy osoby, która już została osądzona za swoje czyny i przebywa po prostu w więzieniu. Patrzymy na całą tą relację i to jest książka sam poprzez ten temat bardzo też trudna i ciężka do czytania. Dużo też wymaga zaangażowania emocjonalnego, dużo od czytelnika wyciąga właśnie takich emocji, bo to jest po prostu z samej natury niełatwe do czytania. Jest to bardzo trudne, bardzo oburzające i uważam, że ta książka otwarcie wchodzi w polemikę z Lolitą i robi to lepiej. Po prostu ta książka jest lepsza od Lolity, bo w Lolicie jest dużo takiego uroku, romantyzowania, czegoś, co nie do końca powinno się tam znaleźć i wymaga szerszego rozumienia, szerszego opracowania, żeby właściwie rozumieć Lolitę. Natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj jest wyłącznie brzydota. Brakuje tego właśnie uroku, tego romantyzowania. Takich rzeczy tu nie ma. Jest wybitnie tylko cały taki niesmak i cała taka brzydota takiej relacji. A jednocześnie jest to książka doskonała pod względem literackim. Język, którym jest napisana, to jest coś rewelacyjnego. To jest też obcowanie z taką maestrią słowa. To jest takie literackie przeżycie pod względem czytania i też to, że to jest taki piękny, poetycki język zestawiony z tą brzydotą opisywanego zjawiska, to też stanowi taki swoisty kontrast, który również wpływa na odbiór. Uważam, że jest to książka świetna, ale tak samo ona nie będzie dla każdego do przeczytania, bo też towarzyszyły mi przez czytanie, jakby podczas czytania tej książki, takie super, super sprzeczne emocje, bo z jednej strony był to zachwyt właśnie sposobem, w jakim ona została tutaj napisana i skonstruowana, a z drugiej strony wręcz takie obrzydzenie tym, o czym ja rzeczywiście czytam na takim tle fabularnym. Wręcz aż niektóre sceny były takie, że aż mi się robiło autentycznie niedobrze na żołądku. I to jest taki właśnie niesamowity kontrast. Natomiast ja bardzo doceniam tę książkę, ale będzie mi ją ciężko będzie mi ją jakby polecać, bo bardzo łatwo się od niej po prostu odbić. Jeżeli ktoś czuje się, że jest
że chcę przeczytać to jak najbardziej może sięgać. No i też uważam, że to jest książka dla dorosłych czytelników, dla dorosłych osób po prostu. Przeczytałam też książkę Oprzyj swoją samotność o moją, Klara Hweberg, tłumaczenie Karolina Drozdowska. I to jest historia dziewczyny, studentki, która jest wybitnie uzdolniona matematycznie i muzycznie. Ona tutaj wchodzi w relacje ze swoim wykładowcą, ze starszym mężczyzną w romans. To nie jest tak, że ona mi się nie podobała, bo uważam, że to jest dobra książka, natomiast ja podeszłam do niej na obojętnym poziomie. Ona mi tak naprawdę, nie wiem, niczego nie dała. Wręcz aż skłaniam się do takiej myśli, że może ja jestem jeszcze za młoda. Jeżeli ja bym była starsza i miała więcej jakiegoś takiego życiowego doświadczenia, albo nie wiem, jeszcze więcej gorzkich przeżyć, to dopiero wtedy byłaby mi, mogłabym jakby znaleźć pewną nić porozumienia z tymi bohaterami. Jakoś bardzo obojętnie podeszłam do tej książki. I nawet nie mam w takim razie za wiele nic o niej do opowiedzenia, natomiast ja jej absolutnie nie skreślam i myślę, że może kiedyś do niej wrócę i zobaczę, co się wydarzyło po tym czasie, bo czuję, jakbym tylko się muskała po pewnej powierzchni, jakbym tylko dotykała pewnych wydarzeń, pewnej tej treści, która tutaj miała jakby być przedstawiona i tylko dotykała tej tafli, a w ogóle nie mogła się w nią zanurzyć, więc to jest takie, nie wiem, tak po prostu zupełnie obojętnie obok przeszłam całej tej książki, więc nawet nie mogę jakoś bardzo, bardzo dużo o niej powiedzieć. W marcu też zaczęłam jakieś prace w ogrodzie, więc to mnie skłoniło do słuchania audiobooków i w takiej sytuacji dobrze mi się słuchało takich kryminałów, thrillerów i przesłuchałam Ukochane dziecko Romy Hausman w wytłumaczeniu Agaty Teperek. Młoda dziewczyna zaginęła, została uprowadzona przez mężczyznę, który ją zamknął w lesie i tam wychowują razem dwoje dzieci. To jest tak skonstruowana książka, że są różne perspektywy, jakby z punktu widzenia różnych osób widzimy tą historię. Z punktu widzenia jednego z tych dzieci, z punktu widzenia mężczyzny, z punktu widzenia tej uprowadzonej kobiety i z punktu widzenia ojca tej uprowadzonej kobiety, a także też tam jest policjant bodajże, który stara się wyjaśnić tę sprawę i też ta sprawa jest rozłożona na kilka lat. Natomiast uważam, że jest to książka koniec końców bardzo przekombinowana i z tego powodu jakby do końca mi się nie podobała, ale to nie umniejsza temu, że zainteresowaniem jej całej wysłuchałam i ma ten faktor nieodrywalności się. To znaczy, że chcę się po prostu dowiedzieć, o co rzeczywiście chodzi w tej historii, co tam się w ogóle wydarzyło. Zakończenie mi się nie podobało, ale dała mi to w sumie, czego od niej oczekiwałam, czyli po prostu dobrą rozrywkę. Przeczytałam też Podpalacza Wojciecha Chmielarza. To jest pierwszy tom serii kryminalnej z detektywem Jakubem Mordką. Ten kryminał znowu uważam, że był bardzo nudny. Dosyć wolno rozwijała się fabuła i też te wydarzenia nie były jakoś szczególnie, bym powiedziała, ekscytujące. Też kreacja bohaterów raczej takie klisze, które są znane z kryminałów. Natomiast jest to pierwszy tom tej serii o Jakubie Mordce. Ja chciałam po prostu zacząć nową serię jakąś kryminalną do słuchania i stwierdziłam po prostu, że zacznę od początku, ale zdaję sobie sprawę, że jest to książka starsza, no bodajże została napisana w 2012 roku, więc na tej arenie kryminalnej to jest 10 lat tak naprawdę i w tym polu polskich kryminałów dużo się zmieniło i będę kontynuować tę serię, bo po prostu chcę widzieć, co się dalej dzieje i czy może kolejne kryminały, kolejne książki są lepsze. Przesłuchałam też Czerwone Jezioro Julii Łapińskiej. Zobaczyłam, że to jest kryminał, który został wydany, bo wydawnictwo zorganizowało konkurs na tekst i spośród 500 bodajże pozycji ten kryminał akurat został wybrany i wydany, więc stwierdziłam, że musi być bardzo dobry. I raczej to jest taki kryminał z gatunku tych, które są bardzo linearne, nie ma jakichś zawirowań pod względem czasoprzestrzeni. Dosyć wolno się rozwijają. Są co prawda dwie linie czasowe, jedna współczesna, a druga odbywająca się
kilkanaście bądź kilkadziesiąt nawet lat wstecz, bo te wydarzenia z przyszłości wpływają na te wydarzenia teraźniejsze. Nie do końca mi się też ten kryminał podobał, bo właśnie z tego powodu, że tak wolno się rozwijał i nie do końca po prostu podobali mi się bohaterowie i wydarzenia, które się działy. Zakończenie było dosyć satysfakcjonujące, aczkolwiek dosyć szybko można się było domyślić, do czego zmierza cała ta akcja i do czego i jakie będzie rozwiązanie i nawet kto będzie stał jakby za tym, co się po prostu na końcu dzieje, pomimo, że to miał być taki jakby zwód, ale to cała otoczka jakby i osadzenie, omawianie takich realiów małomiasteczkowych i też powrót do przeszłości, a w tym mieście był obóz wojskowy, baza wojskowa radziecka i opis też żołnierzy i tego, co się działo i te na przestrzeni lat, było dosyć interesujące i akurat te aspekty wypadły bardzo, bardzo dobrze. Nie jest to na pewno mój ulubiony kryminał, wydaje mi się, że też ja dosyć szybko o nim zapomnę, ale był na tyle angażujący i na tyle ciekawy, że jeżeli ktoś jest fanem takich niezbyt śpiesznie posuwających się do przodu narracji i niezbyt jakichś wielkich takich akcji naznaczonych wybuchami, pościgami, strzelaninami, tylko bardziej skupionymi na powolnym dochodzeniu do prawdy, to myślę, że może mu się spodobać. Na pewno nie żałuję, że przeczytałam tę książkę. Teraz będzie segment z powieściami graficznymi, bo i tych udało mi się trochę przeczytać w tym miesiącu. Na początek Maria Skłodowska-Curie, Światło w ciemności. To jest komiks taki dosyć krótki o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. W skrótowej formie opisane cała jej biografia, najważniejsze wydarzenia i najważniejsze osiągnięcia. Też jest taki dosyć ciekawa forma graficzna, bo oparta trochę może na takim kolażu, utrzymana w raczej takich ciemnych, stonowanych barwach i mi się to bardzo podobało. Wywarło to na mnie wrażenie. Początkowo byłam właśnie zaskoczona, jeżeli chodzi o wybór właśnie graficzny, ale potem stwierdziłam, że to jak najbardziej bardzo, bardzo dobrze pasuje do tej historii i podobała mi się. Dalej Manuel Fior, 5000 km na sekundę. I to jest powieść graficzna, co do której myślałam na początku, że mi się nie spodoba, a koniec końców, kiedy już ją skończyłam, to jednak było w tej historii coś takiego, co mnie mocno zaintrygowało. To jest tak jakby historia miłości, a właściwie nie miłości, a pewnego rodzaju obsesji pomiędzy dwójką bohaterów, która ciągnie się przez całe ich życie, bo śledzimy ich tutaj gdzieś mniej więcej od czasów nastoletnich do już można powiedzieć starości. Obsesji, która jest gdzieś przewija się pomiędzy w niektórych fragmentach tego ich życia i to jest w tej historii coś takiego, co ma ten właśnie faktor pewnego rodzaju takiej fascynacji, ale i niezdrowej obsesji i interesująca rzecz. Myślałam, że przejdę zupełnie obojętnie, a jednak zostało we mnie troszeczkę. Dalej mam tutaj Iwona Chmielewska, Dwoje ludzi. To jest taki bardzo krótki, uroczy album z poezjami dotyczącymi związków, małżeństwa pomiędzy właśnie dwojgiem ludzi. Dobrze w sumie streszcza to, co jest napisane na okładce, czyli gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem i jest im trudniej, bo są razem. W środku są ilustracje, no właśnie jest to tak w takiej uroczej formie miłej utrzymane i właśnie ja bym powiedziała to samo, co jest napisane na tyle tej książki, że to jest taki idealny prezent, jeżeli ktoś by chciał w dniu ślubu na przykład ofiarować młodej parze. Myślę, że w takiej sytuacji sprawdzi się idealnie. Dalej mam tu coś bardzo ciekawego, a mianowicie Przybysz, Sean Tan. Jest to książka, powieść graficzna, której nie ma żadnego słowa, żadnych dialogów,
żadnych też opisów, po prostu jest to historia opowiedziana tylko i wyłącznie za pomocą obrazów. Zastanawiałam się, jak to będzie właśnie z odbiorem, ale okazuje się, że pomimo tego, że nie zostało użyte żadne słowo, to historia jest bardzo wymowna. Jest to historia o migracji. Mężczyzna opuszcza swoją rodzinę, wyjeżdża do innego miasta czy innego państwa może nawet, żeby tam pracować i zatroszczyć się o byt swojej rodziny. I na takim ogólnym wydźwięku fabularnym, to myślę, że każdy zrozumie tą historię podobnie. Ale jeżeli chodzi o niuanse, o niektóre konkretne, na przykład właśnie już mówiąc obrazowo, te okienka graficzne, to każdy może zrozumieć trochę inaczej. I myślę, że bardzo by było ciekawie rozmawiać właśnie o tych niuansach. Co, jak do kogo poszczególne elementy, takie już szczegóły przemówiły i co on znajduje w tej historii, więc bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I przeczytałam też szósty tom już Sandmana Neila Gaimana. To jest powieść graficzna opowiadająca o bogu snu Morfeuszu. Ja jestem ogromną fanką tej serii, bardzo mi się podoba. I ten tom też nie był wyjątkiem. Same zachwyty, same superlatywy. Nie mam nic innego do powiedzenia o tej serii, oprócz tego, że po prostu bardzo mi się podoba. I ten tom podobał mi się na równi z tymi moimi ulubionymi tomami, z na przykład tomem pierwszym czy tomem drugim, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Tutaj te refleksje przy powieści były angażujące, były ciekawe, były interesujące i już wnoszą też takie nowe tony do tej historii. Coraz więcej jest wiadomo. Bardzo mi się podoba. O fabule już też nie mogę za dużo powiedzieć, bo to już szósty tom. Poza tym, po co też tak zdradzać. Przeczytałam też Babel, czyli O konieczności przemocy Rebeki Kwang w tłumaczeniu Grzegorza Komerskiego i o tej książce mówiłam dużo w innym filmie. Ja zostawię do niego odnośnik. Tutaj tylko powiem krótko, już nie chcę po prostu drugi raz jakoś szerzej tego omawiać. Powiem tylko, że po prostu mi ta książka się nie podobała. Uważam, że jest nudna i przegadana i raczej właśnie zaliczam się do tego grona, które gdzieś mówi o tej książce, że to jest po prostu bubel, ale dodam jeszcze tylko jedną uwagę, że to, co ja, te elementy, na które ja wskazuję jako właśnie takie słabsze, że mi się nie podobały, to widzę, że inne osoby doceniają je właśnie, że to są elementy, które dla nich wpływają na to, na ten odbiór, że ta książka bardzo im się podoba, że bardzo ją doceniają. Na przykład ten element, że mamy XIX-wieczny świat przedstawiony i XXI-wiecznych współczesnych bardzo bohaterów. I że ten kontrast, na przykład to ich zdaniem jest coś bardzo dobrego, fenomenalnego. Ja tak nie uważam, ale jestem też zdania, żeby każdy przeczytał tą książkę, jeżeli ma ochotę, żeby ją przeczytał po prostu i sam stwierdził, czy mu się podoba, czy nie. Mi nie za bardzo się podobała. Uważam, że jedna z takich słabszych książek, jakie miałam okazję czytać. I jeżeli chodzi o kontynuację serii, to przeczytałam Kruki Moniki Maciewicz i to jest drugi tom serii Wiedma. I drugi i bodajże ostatni, nie wiem, czy kolejne się pojawią, czy są plany wydawnicze, ale na ten moment to już jest ostatni dostępny tom. To jest historia o wiedźmie Biwi, wiedźmie, która jest w Polsce, mieszka w Bieszczadach i ta cała historia jest oparta na takich wierzeniach, podaniach, czy wręcz ludowości takiej słowiańskiej. I o ile pierwszy tom podobał mi się bardzo, tak ten drugi tom uważam, że jest wyraźnie słabszy. Tak jakby zabrakło pewnego pomysłu na spójną, logiczną fabułę, a bardziej jakby to był taki zestaw, zbiór pomysłów, które autorka chciała zawrzeć w swojej książce, a one się jednak nie łączyły w taką spójną fabułę. Uważam właśnie, że czegoś tutaj zabrakło, że brakło takiej płynności. Nie wiem, czy będzie właśnie kontynuacja, bo wydaje mi się, że sporo wątków jeszcze nie zostało zakończonych i chętnie też bym się dowiedziała, niektóre wydarzenia się potoczyły, ale to jest też tak, że dużą frajdę sprawiło mi po prostu czytanie tak czy inaczej tej książki, więc nie podobała mi się może tak bardzo jak pierwszy tom, ale nadal uważam, że jest to seria warta uwagi i coś ciekawego
do przeczytania taka lżejsza, lżejsza fantastyka. I to już są wszystkie książki, o których chciałam dzisiaj powiedzieć, wszystkie książki przeczytane w marcu. Jeżeli macie jakieś uwagi, chcecie się czymś podzielić, to zapraszam do sekcji komentarzy, ja sobie bardzo chętnie te komentarze poczytam. Jeżeli macie też ochotę, podobał się Wam ten film, to zapraszam do subskrybowania kanału. A za dzisiaj już bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!